Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Na samym początku przepraszam za ewentualne pociągnięcia nosem albo zryte głos. Staram się, żeby tak nie było. <Klacht> ale jakieś choróbsko mi złapało. No Marta mi zaraziła, co tu dużo mówić. Witam Was w kolejnym odcinku i na samym początku chcę Wam podziękować także za wszystkie życzonka, jakie wczoraj złożyliście Marcie pod y, wczorajszym filmem. Y, heroiczny tutaj pierek i, i dwa unikaty na sam początek. Bardzo ucieszyła się przeglądając te wszystkie komentarze, zresztą wstawiałem Wam zdjęcie na Instagrama. Jak nie widzieliście, to jeszcze możecie wbić, bo jeszcze na relacji będzie chyba do godziny gdzieś tam 18 coś w ten deseń. Spojrzenie Montezuny pyta się, czy wezmę z DniPVP, bo i tak musi do miasta, także oczywiście weźmiemy, ale zobaczymy sobie jaki on ma Aha, dobra, dobra, to może nie było tematu. No, także dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, widzowie. Marta się bardzo cieszyła. Ja też się cieszyłem, że tak dużo osób, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osób napisało, yy, bardzo dużo osób napisało te życzonka te dla Marty. Także dziękuję jeszcze raz. Na tym odcinku, na ten odcinek nie mam jakiegoś konkretnego planu, ale coś się wykmini, mam nadzieję, że dropy będą na tyle dobre, że odcinek zrobi się sam. Łapka w górę, jeśli wam się spodoba taki odcinek, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wbijajcie na Instagrama Bestior oraz oczywiście wbijajcie na streamy około godziny 20, 20 warto wyjść na kanał, bo często takie streamy są. Wczoraj nie było, bo się tak źle czułem, a dzisiaj jak rano się obudziłem, to jedyne o czym myślałem to i... Tyle w sumie, ale mówił tej czynności nie będę, żeby mi YouTube czasami film nie zablokował. Lecimy dalej, widzowie, lecimy szukać herosów. Co ja w ogóle mówię, że lecimy na herosów, jak trzeba e oczywiście ubić. Wydaje mi się, że ten czopesz może niekoniecznie tutaj będzie skory do oddania nam legendy, ale i umarły krzyżowy, z którym stoimy sobie mathewzem, może nas zaskoczyć, wizowie. Także robimy sobie w naszej mocy, przelogowujemy się oczywiście na tropiciela i bijemy nieumarłego krzyżowca który oddaje nam na razie słabej temy, ale spokojnie, spokojnie. Mamy jeszcze oczywiście Best Matthew, czyli Maga 200 level. Aha, a Mag 200 level jest przestawiony na Gąsa, a nie na Adarniel, dlatego tu sobie jeszcze zobaczymy co i jak. Ale na pewno rozstawiony jest mój Paladin, dlatego sobie tego Tarmusa uklepiemy. Cyk i widzę, że mamy tak, mamy Unikat i jest znaleziony kosi. także idę Kostka. Piszemy oczywiście na klanie i lecimy. I witam serdecznie na kolejnym Herosie w tym odcinku. Kolejnym Herosem jest Piekieny Kości. I udało nam się zebrać aż 6 osób na niego. Także jest to bardzo dobra informacja, ponieważ będzie dużo dropów. A to oznacza bardzo dużą ilość worków w wizowie. Dokładnie tak, także bijemy. Zaklepałem sobie legendarną tarkę yy, wraz z podpisem. Także na tarkę legendarną, ewentualną, jakby spadła, to klanowicza dają X. I ja ją sobie zbieram i sobie ją zakładam i... albo nie wiem czy zakładam, ale raczej tak bo bym na wojkach chciał tą tarkę mieć, także bijemy sobie pięknego kosieja i z niego jakże piękne dropy, widzowie czy widzieliście kiedyś coś takiego? A weźmy sobie te dwa unikaty, heroik sobie odrzucimy, bo chyba... a nie, łowcy żadnego nie ma, a dobra, to nie ma znaczenia Logamy na mojego łowcę, bijemy sobie oczywiście Neferkara seta z którego dropi nam tylko zwyklak, niestety przelogowujemy się oczywiście na mojego Paladyna bijemy Tarmusa i starmusa. a, no tutaj sobie zrobimy jedną rzecz, widzowie mianowicie znajdziemy sobie w o, właśnie takie założymy sobie je i zaatakujemy Tarmusa No, i teraz będą już takie dropy widzowie do końca odcinka z Tarmusa że to się nie mieści w głowie. Naprawdę, zobaczycie, widzowie, jak teraz Tarmus będzie oddawał. To będą takie dropy, że takich jeszcze nie widzieliście. Czopesz już tam oddaje bardzo ładne rzeczy. Mamy heroiczne ręce. Przelogowujemy się także na Mathewza. Mamy oczywiście nieumarłego Krzyżowca i z Krzyżowca też te dropy, póki co takie średniawe. I mamy kolejnego Herosa. Opętany Paladyn, tym razem został znaleziony przez Vexiego, Weksy Vexi zamówił heroiczne. Przepraszam, legendarny hełm z CBK. Także żadnej z legend, niestety, sobie nie złapa. Nie wiem na co za bardzo jest ta zbroja Markusa Winta, czy czegoś chyba ona była tylko na Paladyna. Także też bym ewentualnie, jakby spadła, też bym jej nie złapał. Ale trpnęły niestety same unikaty. Potwierdzamy sobie te budki i logamy teraz na Edwójki. Chyba set będzie ubity. Niestety tak, także logamy oczywiście na Tarmusa. Tarmus na szczęście tutaj nas nie zaskoczył swoją nieobecnością, czyli jest obecny i bijemy go i niestety same zwyklaki i teraz logamy na konto mojego zastępcy, czyli nephew i bijemy sobie Chopesza albo Hopesza. Zapomniałem, że miałem opisywać jego nick w taki sposób, żeby nie kaleczyć nazwy, a jego nie ma. Aha, no dobra, to robi się ciekawie. Bijemy sobie krzyża, skrzyża, z krzyża, same zwyklaczki i... to w sumie tyle serwuje. Witam serdecznie, bo mamy kolejnego herosa, złego przewodnika, ale zanim on, bo jeszcze musimy 3 minutki poczekać, bo jeden z klanowiczy się odradza, to dostałem od Vexiego taką piękną skrzynkę i może w środku skrywa się jedna z dwóch legend, która jest jeszcze potrzebna do złożenia stroju ze złodzieja. Także próbujemy i niestety... No, słabiutki na pik. I mamy już wszystkich w grupie. 5 osób łącznie. legendarny naszyjnik zaklepany wraz z podpisem. Także oczywiście wizowie. E, czy turka? Tak, bijmy turkę, bo turka oddaje legendę, oczywiście. Banix atakuje wizowie. pięć osób w grupie, ależ to będzie bicie naprawdę. To będą takie dropy. To będą takie dropy wizowie, że normalnie legenda jedna to jest minimum. Naprawdę, tak będzie. Później się obudzę i. i... Usiądę nagrywać odcinek i będę dropił zwoje na andarum. Ale spokojnie, czasami trzeba żyć marzynami. Aha, dobra, bo weksiego nie ma. Czasami trzeba żyć marzeniami, widzowie, i, i bić sobie Herosów Margonem i liczyć na to, że faktycznie, kiedy się one ziszczą i że spadnie legenda, a później się obudzimy i. Tak jak zresztą mówiłem o tym śnie. Potwierdzamy sobie oczywiście te przepiękne dropy. Relogamy oczywiście na kleściora i bijemy sobie Neferkara, o ile stoi. Później tarmus i później te dwie dwójki, czyli krzyż oraz Hopesz Czopesz, czy jak mu tam na... Koncie zastępcy. Z Neferkara, niestety, zwykłe, złotko, ale Starmuso. No, no, na takim błogosławieństwie, widzowie, to patrzcie, jak to spada wszystko, widzicie to, jakie dropy. Bez kitu, ale koks te dropy dzisiaj, widzowie, no te dwójki oddają. Chociaż ten, e, ta dwójka, właśnie ta tutaj, o z tym taka, taka z takim złotym hełmem, czy tam kapeluszem, naprawdę oddaje, bo tych Herek rzuciła chyba z trzy. No, Na poprzednim odcinku chyba rzuciła z dwa heroiki, i na tym odcinku już jedno jest, także, no, jestem zadowolony z dropów. Zobaczymy, jak dropy nam rozdzieli nieumarły krzyżowiec, który już jest zrespiony. Bijemy sobie go oczywiście na szybkiej walce, same zwyklaczki. O, co to się... Oho, chciał uniknąć śmierci, ale niestety nie wyszło. No witam serdecznie na kolejnym Herosie, jest to Atalia, moi drodzy. I teraz napiszemy tak, legendarne bransolety plus podpis to klepa, klikamy sobie ukry xxx, piszemy po acce i klepiemy wizowie w trzy osoby czarującą Natalię, którą znalazłem ja, yy, tak w pocie czoła znalazłem ją i w ogóle jak ją znalazłem to się jakoś strasznie przestraszyłem tego, że ona tu jest, bo dawno Natalii nie szukałem tak samo jak obła i zawsze jak znajduję tych herosów których, o i to będzie do mojego maga a nie, mam 144 level, kurde no nie mogę, no dobra, bierzemy sobie bierzemy sobie obydwie zbrojki i obydwie dostałem, także jest pięknie, przelogowujemy się oczywiście na Mefiuzy i klepiemy sobie nieumarłego krzyżowca. Potem przelogowujemy się oczywiście na Kifritera i bijemy sobie dwójkę, która ma level, nie pamiętam który, ale ponad 200 wizowie złoty hełm na głowie i oddaję na moich odcinkach piękne heroiki. Także bijemy sobie tego o właśnie tutaj dwa 7 level pana pięknego i kolejny hero. No naprawdę ten ziomeczek. No, chopesz, hopesz, naprawdę oddaje bardzo, bardzo fajne itemy, kurcze, pieczone. No, jedna z Edwujek, które rzuca heroiki. Nie wiem, czy to on ogólnie tak ma, że te heroiki rzuca. Możecie mi napisać w komentarzach, czy po prostu ja mam jakieś takie delikatne szczęście, że te heroiki tak spadają. Starmusa mamy Unikat i bijemy Baca, czyli kolejnego Herosa na dzisiejszym odcinku widzowie, A po Bacy, tutaj bierzemy sobie oczywiście z Wojki i po Bacy szybko. Relogamy sobie na odpowiednią postać, albo dobra, ubijemy sobie szybko y, szybciutko, ubijemy sobie jeszcze dwójki Najpierw i później... Aha, dobra, tarmusa nie ubijemy, dobra Ale ubijemy sobie szybko inne elity 2. I lecimy na Mulher, która jest w. Znaczy na Muller, przepraszam, bo już mówiliście mi niejednokrotnie, że nie mówi się Mulher, tylko Muller. Także na Muller-me, albo Muller-ma, bo to się chyba nie odmawia, nie odmienia w sensie. Lecimy sobie od razu po ubiciu nieumarłego krzyżowca, o ile będzie stał, bo jak na razie wszystkie dwójki były wybite, ale nieumarły krzyżowiec oczywiście nie jest, także bijemy sobie. 4 osoby w grupie, runy na x -a sobie Lewiatan zażyczył, także oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Bijemy sobie Mulher. 4 osoby w grupie, i czy będzie jakiś Ciekawy drop, okaże się to już za chwilkę, ponieważ szybka walka i Mulher jest pusta. No, kurna chyba. Aha, przelogowujemy się jeszcze na Kifritera, Może będzie ten chopes czy tam chopes? Oczywiście jest tak, że sobie nie ominiemy tej walki, dobra, coś mi się mózg zlagował na chwilę, ale spokojnie, miotany sztylet Hopesza, albo Czopesza i witam na kolejnym Herosie, no teraz w Runae wszedł do gry i nagle jest wysyp Herosów, mam bokanego owca orku, którego ja przed chwilą przeszukałem całego, wszystkie respy i nigdzie go nie było a teraz tam Runae sobie wbija, jest na kwiecistych przejściach i... Lecimy z jego biciem, hełm legendarny z dotyczkiem jest zajęty, także rękawiczki możemy złapać i czy coś jeszcze dropi z oboknego łowcy orków? Możesz napisać w komentarzu byku. Lecimy, napisane po oble na klanie, także lecimy z jego biciem i z obła dropią nam bardzo, 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 bardzo ładne przedmioty, mianowicie ten i ten nas bardzo interesuje. Hełm chyba, nasz znaczy hełm naszyjnik już chyba mam na swoim magu, ale do piersienia... A przecież jest to na swoim mago, ok, dobra, mamy to i to, ale oczywiście łapiemy sobie obydwie te rzeczy, dostaliśmy pierścionek, bardzo pięknie, wyleczymy się do 100%. I z nieumarłego krzyżowca zrobimy dwa unikaty I taki piękny i taki piękny Także sobie te dwa uniacze bierzemy I witam was na kolejnym herosie na tym odcinku Jest to TP Yold, Chyba tak to się wymawia I ogólnie w tym samym momencie ja znalazłem TP Yolta, Co y, nie Lejcik, tylko tak Lejcik znalazł młodego smoka Także za chwilkę jeszcze młodego smoka sobie uciułamy I uwaga, 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 uwaga Bijemy TP Yolta I od razu dostajemy przywołanie na młodego smoka Bijemy młodego smoka y, te pelota oczywiście zająłem legendarny hełm, no piersi i naszyjnik. Mam także legendarny hełmik tutaj, hełm Klepa. Okej, okay, dobra, daliśmy tak yy, Mamy jakieś herko To jest, widzę, że kaska i są skrzyneczki Także sobie naklikniemy no, może tak Ta kaska by się przydała yy, Ale to jest 28 milionów chyba, tak? Także nic, nic dużego I mamy też skrzynki Dostałem jedną ze skrzynek Także sobie od razu otwieramy Mamy jakiś unikatowy symbol czegoś tam Nieważne I Lejcik od razu woła nas na urwisko wapora Żebyśmy mogli sobie ubić tego pięknego młodego smoka Widzowie, 9 osób w grupie I uwaga, uwaga Bo Lejcik tutaj dobrze zaryzykowany Czy dobrze Zaryzykował. Zaraz zobaczymy, czy dobrze zaryzykował. Powiedział, że w dupie ma pazury i że pazury normalnie mamy brać, a on chce jedynie legendarne runy z niego. W sensie runy ze smoka. I nawet zrzekł się pazura znalazcy tak zwanego. Także pazurki sobie oczywiście łapiemy i idziemy od razu na Wernolackiego drakolisza, wernorackiego chyba drakolisza to się wymawia. Zobaczymy, czy dostanę jeden z tych pazurków, które dropnęły. Zaraz zobaczymy, czy dostanę jakiegoś pazurka, oczywiście nie, no ale ostatnio, na ostatnim odcinku zurka dostałem i taki piękny naszyjniczek już do mnie wpadł. Także lecimy na katakumby krwawych wypraw i wchodzimy na Drakolisza. Widzowie, 8 czy tam 9 osób w grupie, także powinniśmy oczywiście spokojnie dać radę i coś fajnego sobie tutaj zaraz wydropić. Także do zobaczonka na Drakoliszu już za. W sumie już, ale zrobię cięcie, żebyście nie musieli czekać. No i bijemy widzowie, Wernoracki Drakolisz, przepięknie wyglądający kolos. Naprawdę jest to jedna z ładniejszych, moim zdaniem, oczywiście grafik istniejąca w margone. Wernoracki drakolis naprawdę im wyszedł. Piękny, piękny jest to po prostu potworek, piękny jest to kolos. Wiemy sobie go, nie wiem, czy na turce, czy damy szybką, Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeszcze nie jestem, że tak powiem, zapoznany z trybem bicia tych kolosów. Nie wiem na ile sobie można pozwolić, jeśli chodzi o auto czy turkę. Dobra. A teraz troszkę się Wernoracki Drakolisza rozszalał. Ale to już jest za późno, żeby cokolwiek mógł zdziałać. Wernorackiego Drakolisza pokonujemy i zdobywamy z niego jedno Herko dla Kolinsa. O kurczę pieczone, ta torba jest koksem. Taką bym chciał dostać. E, a ja dostaję na pustynię Szajrachut, Wschód Szajharut. Przepraszam, Szajharut Wschód dostaje teleport, którym się połączy pewnie z tym, co mam. Dobra, idziemy na Erem, Oczywiście przed Eremem damy sobie błogo na ekspa. O kurwo, ja pierd ty, co się dzieje tutaj? Co tu się stało? Ty, <laughs> ja pierdykam. No tak, to ja tu chyba jeszcze nie miałem. Pierwsza 53, a tu takie rzeczy się dzieją. Chłopie, co wy tu kurne robicie za schackę nielegalną? To logniemy sobie na mojego wojowniczka, może pięknego. Tam widzicie, widzowie, jakie rzeczy na streamie? Takie rzeczy widzowie, to tylko umie na streamie, nie? Zobacz to, no to bijemy widzowie, no co, co tu dłużej, co tu kurde gadać, no bijemy złego przewodnika I z tego i z tego jak spadnie, jak z tego i z tego spadnie legenda widzowie, no to jestem w niebie, nie? Jestem kurda w niebie i się bardzo, no dobra, zwój Wróćmy na ziemię może, wróćmy na ziemię widzowie Ubierzmy sobie teraz dwórkę, zmienimy sobie umki oczywiście Dwórką sobie tego obka ubijemy Także wchodzimy, zapraszam serdecznie Daj mi tu niszczyciela, dawaj tu jeszcze tego, daj mi to Dawaj teraz, głucha. Ty! Co tu się? Czemu się tak rzuca? Ej, a co tu się dzieje? Halo, halo. Panie kolego. Czemu mnie tak z zgnoił? O dobra, jest dotyk anioła. Dobra, troszkę się wyleczyłem. Damy błyska, damy jeszcze oczywiście. No i z Sopka dropi legenda. Hura, hura, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Mamy hero yy, Czyli tak, zwój i hero helm. No, to tak. Uśredzić może to do unikatu Status strzału Brak no, I mamy kolejnego herosa Nawet nie dali mi dokończyć Szukać złego przewo yy, niezłego przewodnika Nie złego przewodnika Tylko złodzieja Ponieważ został znaleziony wcześniej kostek Z niego dwa unikaty I jeden woreczek To weźmy sobie może ten unikat Do ulepszenia moich budków z chokera I jak obiecałem Tak też robię widzowie Złodziej na zakończenie tego odcinka Pięć osób w grupie Bijemy go Złodziejska pieczęć oczywiście Zamówiona Z A jeszcze szewdziejów idzie Złodziejska pieczęć zamówiona Widzowie Z podpisem Także jak teraz spadnie to mam 100% na jej złapanie Czy to się wydarzy na końcu tego odcinka? Ja już chyba znam odpowiedź, wy chyba też już Znacie odpowiedź wizowie i mamy już ostatniego Klanowicza w grupie, także bijemy, banik napisał, że Jak spadnie pier to mam go pozdrowić Także yy, zaraz będzie unikatowy pierścień na ekranie widzowie i banik Zostanie pozdrówki, zamykamy sobie to wszystko Klikamy auto i ze złodzieja Oczywiście przepiękne skrzyneczki jak żeby mogło być inaczej Także wizowie w tym odcinku to na tyle Jeżeli taki odcinek wam się spodobał pamiętajcie, żeby Stawić łapki w górę, subskrybować kanał i wbijać na Instagrama Bestior. A jeżeli chcecie zobaczyć jak na żywo drobi się legendy, to zapraszam na streamki. Około godziny 20, 20.30 się rozpoczynają. Trzymajcie się, dużo zdrówka Wam życzę, dużo legend i do następnego odcinka lub do następnego streamka z Margonem na moim kanale.